Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się resztą rzeczy, które w końcu do nas przyjechały. Czyli będziemy sobie czyścić przylgnię dekielka, tego dekielka, cylinder od spodu z uszczelki starej, od góry głowicę, ta przylgnia, ta przylgnia, ta przylgnia i kruciec oczywiście oraz tutaj pokrywę i ten filtr później będziemy mieli. Dobra, najpierw zaczniemy sobie od najprostszej rzeczy, czyli ten dekielek, przylgnia, także papierek lecimy. Tutaj z reszty uszczelki tylko. Tutaj niedużo zostało tej uszczelki, tylko małe fragmenty, także już mamy to wyczyszczone. Papierkiem tylko przelecimy przylgnię. Zobaczymy, czy w 100% jest już skończona, jest już wyczyszczona. To później trzeba umyć. Teraz przylgnia głowicę i lecimy. Szmatą przeczyścimy. No i widać, przylgnia jest zrobiona. Przylgnia krótca nie trzeba, jest wyczyszczona. Przylgnia tego dekielka bocznego, uszczelkę starą zdejmujemy. I ponownie papierek. Resztę uszczelki trzeba zeszlifować. Mamy i tą przylgnię zrobioną. Tutaj z tego dekielka również jest zrobiona już wcześniej. I teraz od góry. Z tego dekielka lekko tutaj i tutaj mamy przeczyszczoną. Teraz cylinder, teraz ten dekielek. O, tutaj uszczelka się przyszczepiła się. Mamy umyte, wyczyszczone. Teraz ten nieszczęsny dekielek. Tutaj zawsze jest przesadane to czyścić później. Dobra, już zrobiona jest ta przylgnia. Teraz przylgnia cylindra, uszczelka. I tutaj możecie mocniejszym papierem, szczotką drucianą, bo to jest żeliwo. I jest git. Ok, teraz to trzeba wydmuchać, ponieważ tu są paproszki. Tu od góry lekko przelecimy. Jest czyściutkie, odkładamy na bok. Ten cylinder już tak zostanie, go nawet nie będę honować, gdyż no, macie odcinek o tym cylindrze, jakie było pasowanie i tak dalej, cały ten zestaw. Jak to się nazywał ten odcinek, już nie pamiętam, ale czy na pewno ma być takie pasowanie, czy coś takiego. Ok, i teraz ten dekiel. Najgorsze, co może być. Wygląda ładnie ta przylgnia, tak ją zostawiam. Wykręcimy sobie tylko bagnet, bo będziemy wszystko to myli, tak? I wlatujemy tu z myjką. Póki co poświęciliśmy 19 minut. No i myjkę mamy złożoną w 2 minuty. Także jedziemy. Wyłączamy to i teraz będziemy pędzelkować ręcznie, bo jest safe. No i wymytę jako tako. Teraz te dekielki, pierdolniki. Części na bok. Teraz trzeba rozebrać głowicę. Ja sobie go ją zdemontuję i zaraz wracam. I głowicę sobie teraz wymyjemy. Najpierw dekielki. Ok, teraz wyjmujemy. Głowicę teraz trzeba złożyć. Wkładamy dźwigienkę. Teraz dźwigienki trzeba przesmarować od góry, tutaj po bokach. Wałek, sprężynki tam.
jedna, druga, żeby to oczywiście nie skorodowało. I głowicę odkładamy. No i w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mamy wszystkie elementy zrobione. Czekamy na części i będziemy składać. A teraz akurat minęło 36 minut plus tamten czas. No to znów około godziny trzeba wliczyć. Na razie. Tutaj mamy wszystkie elementy do montażu silnika. Wyczyszczone, umyte. No i czekamy na części.